Ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer wpłynie na plan szczepień w Polsce. Część osób z grupy 0 otrzyma swoją szczepionkę później. Wszyscy, którzy przyjęli już pierwszą dawkę, na pewno otrzymają drugą. Zgodnie z planem ruszy też szczepienie seniorów. W całym kraju trwają szczepienia grupy 0, czyli pracowników służby zdrowia. Dziś ruszyło podawanie drugiej dawki medykom, którzy zostali już wcześniej zaszczepieni pierwszą dawką. W grupie 0 jest 1 300 000 osób. Zgłosiło się około 1 050 000 osób. To daje nam ponad 81% osób z grupy 0. Informuje minister Michał Dworczyk. Pierwsze szczepienia ruszyły dziś w domach pomocy społecznej. Od piątku na szczepienie mogą zapisywać się osoby powyżej 80 roku życia. Zgłosiło się już ponad 431 tysięcy seniorów. Ich szczepienie rozpocznie się 25 stycznia. Plany rządu komplikuje ograniczenie dostaw szczepionki przez firmę Pfizer. 176 tysięcy wobec 360 tysięcy oznacza, że musimy bardzo poważnie zrewidować nasze plany. Podkreśla Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Polska w odróżnieniu od innych państw zabezpieczyła drugie dawki szczepionki dla już zaszczepionych pierwszą. Te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia. To po pierwsze. Po drugie, szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia zaczynają się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia. Wydłużony zostanie jednak proces szczepienia grupy 0. Nadal jednak w pierwszej kolejności szczepionka ma być podawana najbardziej narażonym pracownikom medycznym. Firma Pfizer deklaruje, że tymczasowe ograniczenie spowodowane rozbudową fabryki doprowadzi do zwiększenia mocy produkcyjnych. Od połowy lutego spodziewamy się wzrostu tych dostaw i być może również właśnie z nową szczepionką firmy AstraZeneca będziemy mogli te szczepienia uruchomić na większą skalę. Brytyjska szczepionka firmy AstraZeneca, która już od tygodni jest podawana na Wyspach, czeka na zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków. Ważny jest czas, musimy reagować szybko w związku z pandemią, ale z drugiej strony ten pośpiech nie może być ze szkodą dla skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. W związku z problemami z dostępnością szczepionek rodzą się pytania o skuteczność Komisji Europejskiej, która zamówiła szczepionki dla wszystkich państw członkowskich. Takie rozwiązanie forsowały Niemcy, które ostatecznie wbrew ustaleniom unijnym rozpoczęły samodzielne negocjacje z firmami w sprawie dostaw. Jest to kolejny przykład, mówię o tych zmianach z ostatnich dni, który jest dowodem na to, że umowa podpisana przez Komisję Europejską jest daleka od doskonałości, jeśli chodzi o relacje pomiędzy krajami unijnymi a producentami szczepionek. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wysłaniu 200 polskich lekarzy i ratowników na Słowację. Będą prowadzone testy przesiewowe w wybranych miejscach na Słowacji, tam gdzie są największe ogniska choroby. Za wsparcie Polsce podziękował premier Słowacji.